lato, zima, bez znaczenia, dobrze skaczek. Ogólnie. No, jest okej. Okay. Tam ostatnio na obozie pojawił się trochę problem z dojazdem tutaj w Wiśle. I, no i troszkę mi przeszkadza, bo nie jest to optymalna pozycja, ale myślę, że wygląda to dobrze. Jesteśmy w okresie mocnego treningu, także jest okej. Okay. Jak wy w ogóle traktujecie to lato? Jak każde inne. No, jesteśmy w cyklu przygotowań do zimy. Te skoki są, może nie są na najwyższym poziomie teraz, ale najważniejszy jest dla nas trening i te zawody to jest dla nas trening na takim najwyższym poziomie, bo możemy porównać się z całym światem i myślę, że wypadamy na ich tle bardzo pozytywnie, także to jest ważne. Teraz trzeba pozostać dalej w tej konsekwentnej pracy, jaką wykonujemy i dalej dążyć do tego, aby być coraz lepszym. Jak mocnym treningu teraz jesteście? To jest jakoś było odpuszczenie na nas z okazji tego, że zbliżają się mimo wszystko zawody? No raczej nie. Raczej nie. Był trening, wiadomo, może nie był tak mocny jak na początku przygotowań do sezonu, ale jest... Nie jest taki jak w zimie, że tak powiem. Wtedy w zimie jest zdecydowanie lżejszy. Teraz po prostu musimy naładować te nogi, aby one w zimie dobrze działały. Dwa lata temu błyszczał Maciek, rok temu Dawid. Jednemu i drugiemu na zimę to miało dobre przełożenie. Kamil zimą błyszczeć nie musi, no to kto od tego lata będzie błyszczał? Może ty? Zobaczymy. A na razie w bardzo dobrej formie jest Piotrek, co potwierdził też dzisiejszymi skokami. Wszystkie trzy bardzo udane. Kamil zresztą w kwalifikacjach oddał mega bombę. Także nieważne kto, ważne, aby polska ekipa była mocna. To chyba właśnie letnie starty nauczyły cię takiego spokoju, takiego bardzo chłodnego podejścia do tego wszystkiego, do Jutowskiej. To zgadza się, dlatego tutaj do tego konkursu też z takim podejściem jestem i no, po prostu się nie napalam. Wiem, że stać mnie na dobre skoki, ale też wiem, że w tych treningach pojawiały się też troszeczkę słabsze, więc nie napalam się na wygrywanie, ale będę walczył na swoje 100%. Jak się porównasz siebie do siebie sprzed roku, przed pierwszym konkursem letniej Grand Prix? Pytamy, bo to letnia Grand Prix była, no, wszyscy pamiętają, jaka była. Jeżeli miałbym porównywać podejście do zawodów, no to jest dokładnie identyczne. W zeszłym roku też się nie nastawiałem na wygrywanie wszystkiego. Zresztą na żaden konkurs się nie nastawiałem przed zawodami, że wygram. Ale po prostu podchodziłem do tego jak do zadania, które mnie czeka. To, co mam zrobić na skoczni, to wykonywałem. I w tym sezonie tak samo do tego podejdę. Tutaj no, dzisiaj te skoki takie były troszeczkę może w kratkę, ale zobaczymy jutro i pojutrze. A fizycznie jak miałbyś się porównać, jest podobnie, jest inaczej? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jest podobnie. Co najbardziej zawodziło w dzisiejszych skokach? Troszeczkę spóźnione były dwa. Pierwszy treningowy i teraz w kwalifikacjach. Były one troszeczkę po prostu spóźnione. No i przez to troszkę brakowało odległości. Te siatki działają, czy to dzisiaj nie były warunki, żeby to przetestować? No dzisiaj nie był ten kierunek wiatru, żeby je przetestować, bo dzisiaj wiało bardziej tutaj z dołu. Zresztą później tak naprawdę w kwalifikacjach ten wiatr całkowicie ucichł, więc ciężko tutaj mówić o przetestowaniu siatek.